Annuncio vobis gaudium magnum Habemus papam Pasterska posługa biskupów. Katecheza świętego Jana Pawła II wygłoszona 18 listopada 1992 roku. Oprócz posługi prorockiej oraz sakramentalnej, której poświęciliśmy poprzednie katechezy, biskupi wypełniają również posługę pasterską. O tej posłudze Sobór Watykański II mówi. Biskupi kierują powierzonymi sobie poszczególnymi kościołami jako zastępcy i legaci Chrystusa radami, zachętami i przykładami, ale także mocą swego autorytetu i władzy świętej, z której jednak korzystają tylko dla zbudowania owczarni swojej wprawdzi i świętości, pamiętając o tym, że kto jest większy, ma być jako mniejszy, a przełożony jako usługujący. Jest to wspaniała nauka wspierająca się na tej fundamentalnej zasadzie. Celem władzy w kościele jest budowanie. Tak pojmował ją święty Paweł, który pisząc do Koryntian mówił o władzy, jaką nam dał Pan ku zbudowaniu, a nie ku zagładzie waszej. Wobec członków tego drogiego mu kościoła wyrażał zawsze nadzieję, że nie będzie musiał postępować surowo, według władzy którą Pan mi dał ku zbudowaniu, a nie ku zgubie waszej. Zadanie budowania wymaga ze strony biskupa cierpliwości oraz łagodności. Chodzi o budowanie owczarni swojej w prawdzie i świętości, jak mówi Sobor. w prawdzie ewangelicznej nauki i w świętości, jaką przeżywał Chrystus, jakiej On chciał i jaką proponował. Trzeba podkreślić charakter służby, odnoszący się do każdego urzędu kościelnego, poczynając od posługi biskupów. Tak, biskupstwo bardziej jest służbą niż zaszczytem. A jeśli jest zaszczytem, to tylko wówczas, gdy biskup następca apostołów służy w duchu ewangelicznej pokory, na wzór Syna Człowieczego, który przestrzega dwunastu. Lecz największy między wami niech będzie jak sługa. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. W dekrecie Chrystus Dominus Sobór dodaje W wykonywaniu swych zadań Ojca i Pasterza niech biskupi będą pośród swoich jako ci, co usługują. Niech będą dobrymi pasterzami, znającymi swe owce i przez nieznanymi. Prawdziwymi ojcami, wyróżniającymi się duchem miłości i troski względem wszystkich. Także ich władzy pochodzącej od Boga wszyscy się z wdzięcznością poddają. Całą rodzinę swej owczarni niech tak skupiają i urabiają, by wszyscy świadomi swych obowiązków żyli i działali we wspólnocie miłości. W świetle posługiwania, jako dobrzy pasterze, Należy rozumieć władzę biskupa, nawet jeżeli jest ona podporządkowana na zawsze władzy papieża. Czytamy w Konstytucji Lumen Gentium, że władza ta, którą w imieniu Chrystusa biskupi osobiście sprawują, jest własną, zwyczajną i bezpośrednią, choć jej wykonywanie kierowane jest w ostatecznej instancji przez najwyższą władzę Kościoła i ze względu na dobro Kościoła lub wiernych może być w pewnej mierze ograniczane. Na mocy tej władzy biskupi mają święte prawo i obowiązek wobec Pana, stanowienia praw dla swych poddanych, sprawowania sądów i kierowania wszystkim, co należy do dziedziny kultu oraz apostolatu. Jest to oczywiście prawdziwa władza, której należy się poszanowanie i której powinni być poddani i posłuszni zarówno duchowni, jak i wierni w dziedzinach podlegających rządom kościelnym. Zawsze jednak chodzi, o władze w aspekcie pasterskim. W odniesieniu do tej troski pasterskiej o im owczarnie i związanej z nią osobistej odpowiedzialności za wzrost życia chrześcijańskiego, powierzonego im ludu, sobór stwierdza, że biskupom powierzony został w pełni urząd pasterski, czyli ustawiczna i codzienna troska o własne ich owce i nie należy uważać biskupów za wikariuszy biskupów rzymskich Ponieważ sprawują sobie właściwą władzę i z całą słusznością nazywają się przełożonymi ludu, którym kierują. Jak widać, Sobór stwierdza bez wahania, że każdy biskup sprawuje prawdziwą władzę w swojej diecezji lub kościele lokalnym. Podkreśla on jednak z całą mocą jeszcze jedną zasadę podstawową dla jedności i powszechności Kościoła jest nią komunia kum Petro, każdego biskupa, i całego korpus episkoporum, która jest również komunią sub Petro, ze względu na zasadę eklezjologiczną, o której się nieraz nie pamięta, zgodnie z którą posługa następcy Piotra należy do istoty każdego kościoła lokalnego niejako od wewnątrz, czyli stanowi wymóg samej struktury kościoła, a nie jest bynajmniej czymś narzuconym z zewnątrz, na przykład z racji historycznych, socjologicznych bądź praktycznych. Nie chodzi tu o przystosowanie się do potrzeb czasów, lecz o wierność woli Chrystusa w sprawach Jego Kościoła. Zbudowanie Kościoła na Piotrze, skalę, obdarzenie Piotra prymatem, który kontynuują Jego następcy jako biskupi Rzymu, zakłada więź z Kościołem powszechnym i z jego centrum, w Kościele Rzymskim, jako konstytutywny element Kościoła Partykularnego i jako warunek jego bycia Kościołem. Oto fundamentalna prawda rzetelnej teologii Kościoła Lokalnego. Z drugiej strony, władza biskupa Rzymu nie stanowi zagrożenia dla władzy biskupów, jak mówi Sobór. Władzy ich, tedy nie niweczy władza najwyższa i powszechna, lecz przeciwnie potwierdza ją umacnia i broni, podczas gdy Duch Święty strzeże niezawodnie ustanowionej przez Chrystusa formy rządów w jego Kościele. Wynika stąd, że stosunki pomiędzy biskupami i papieżem polegają na współpracy i wzajemnej pomocy w duchu przyjaźni i braterskiego zaufania, który można dostrzec i którego można doświadczyć w rzeczywistości dzisiejszego Kościoła. Władza biskupa związana jest z jego odpowiedzialnością jako pasterza, dzięki której czuje się on zobowiązany na wzór dobrego pasterza, do dawania dzień po dniu własnego życia za owce. Zjednoczony z Krzyżem Chrystusa, powołany jest do składania wielu osobistych ofiar za Kościół. W tych ofiarach konkretyzuje się zobowiązanie do doskonałej miłości, do której powołany jest ze względu na swój status wynikający z konsekracji biskupiej. Na tym polega szczególna duchowość biskupa, będąca najdoskonalszą formą naśladowania Chrystusa, dobrego pasterza i najgłębszym uczestnictwem w jego miłości. Biskup winien być naśladowcą Chrystusa pasterza, kierując się miłością w stosunku do wszystkich. Sobór zaleca mu w sposób szczególny gotowość do słuchania. Niech się nie wzbrania wysłuchiwać swoich poddanych, których jak dzieci własne, bierze w opiekę i do pilnego współdziałania z sobą zachęca. Biskup powinien odznaczać się wszystkimi cechami niezbędnymi do porozumiewania się i jedności ze swymi synami i braćmi, takimi jak zrozumienie i współczucie wobec nędzy duchowej i materialnej, gotowość do spieszenia z pomocą. Krzewienia i rozwijania współpracy, a zwłaszcza miłość powszechna, bez wyjątków, ograniczeń lub uprzedzeń. Według Soboru, wszystko to winno się przejawiać w postawie biskupa wobec jego braci w kapłaństwie służebnym. Szczególną miłością winni zawsze otaczać kapłanów, mając ich za synów i przyjaciół, ponieważ oni w swoim zakresie podejmują ich zadania i troski. I spełniają je tak gorliwie w codziennych zabiegach. To też niech będą gotowi do ich wysłuchania, a przez zażyłe z nimi obcowanie niech usiłują rozwijać całokształt pracy duszpasterskiej w całej diecezji. Sobór przypomina również zadania pasterzy wobec laikatu. W roztaczaniu tej pasterskiej pieczy niech zostawiają swym wiernym przynależny im udział w sprawach kościoła. Uznając ich obowiązek, jak też prawo do czynnej współpracy w budowie mistycznego ciała Chrystusowego. Mówi również o uniwersalnym wymiarze miłości, która powinna ożywiać ministerium episkopale. Braci odłączonych niech darzą miłością, przykazując również wiernym, by odnosili się do nich z wielką uprzejmością i miłością, udzielając zarazem poparcia ekumenizmowi w rozumieniu Kościoła nawet nieochrzczonych winni darzyć sercem, by również im przyświecała miłość Jezusa Chrystusa, którego biskupi są świadkami wobec wszystkich. Z tekstów soborowych wyłania się więc obraz biskupa, który wyróżnia się w kościele ze względu na wielkość swej posługi oraz szlachetność ducha dobrego pasterza. Ta okoliczność stawia przed nim trudne i wymagające zadania. I zachęca go do miłości Chrystusa oraz braci. Trudna to misja i trudne życie, dlatego oczekuje się, że cały lud Boży, diecezji, okazywać będzie biskupowi miłość, poddanie i gotowość współpracy, by nadeszło Królestwo Boże. Na zakończenie przytoczmy raz jeszcze słowa Soboru. Wierni zaś winni pozostawać w łączności z biskupem jak Kościół z Chrystusem, a Jezus Chrystus z Ojcem, żeby wszystko zgodne było w jedności i żeby tym pełniej służyło chwale Bożej.